Szanowni Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie na 20. już rozmowie poza schematem. W imieniu Magdy witamy wszystkich oglądających. Naszą gościnią dzisiaj jest pani profesor Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, czy Zgadza a się. dokładnie z jakiejś. Okej. Czy pani profesor zajmuje. Zakład Kryminologii Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Dawniej Instytut Kryminologii. Prawa Karnego, ale nam zlikwidowali instytut. Okej. Bardzo się cieszymy, że pani profesor przyjęła nasze zaproszenie, bo chcemy porozmawiać trochę o pani spojrzeniu na karę, na sprawiedliwość. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jeśli chodzi o prawo. To duży temat, ale nie chcielibyśmy dotykać tematu politycznego. Ale wiemy, że pani profesor To znała. musimy zniknąć. Jeżeli Państwo myślicie, że mediacja nie jest tematem politycznym, to błąd. Czyli jeżeli nie chcecie rozmawiać o polityce, to myślę, że nawet pogoda będzie polityczna. Dlaczego mamy unikać rozmawiania o sprawach politycznych? Mediacja jest sprawą polityczną. Myślę, że takie pytanie padnie, pani profesor. To No dobra, może przepraszam, że przerwałam. zacznijmy od tego spojrzenia, pani profesor. Jak pani mówi, że mediacja jest sprawą polityczną, to jak ona jest polityczną? Zacznijmy tak na gorąco. Pod każdym względem, ale jak pan widzi, to jest też również dowód na to, że większość prawniczek i prawników nie nadają się na mediatorów, ponieważ to, co zrobiłam, teraz pan zaczął mówić, a ja już się wtrąciłam i wiedziałam lepiej. I to jest ten problem. I nie przez przypadek, żeśmy stwierdzili, że jednakże prawnicy, prawniczki, bez względu na rolę, czy sędziów, czy adwokatów, czy prokuratorów, nie powinni być mediatorami, nie powinni być mediatorkami, a są. Moim zdaniem to błąd. To jest błąd właśnie z tego powodu, że my jesteśmy kształceni w taki sposób, żeby po pierwsze zidentyfikować prawo, a po drugie, żeby rozwiązać problem. Rozwiązać problem na podstawie przepisów prawa. I ja jestem doskonała, żeby szkolić ludzi, którzy mają być mediatorami. I którzy mają te mediacje prowadzić, i się kompletnie nie nadaje na mediatorkę, bo ja po 5 minutach wiem, jak problem powinien być rozwiązany. I w 90% nie mam racji, ale ja o tym nie wiem, bo ja wiem, jak problem powinien być rozwiązany. I teraz, dlaczego to jest problem polityczny? Bo to jest problem umiejscowienia mediacji, jeżeli mówimy o mediacji w przepisach prawa. I to jest problem polityczny, aby zdecydować coś, co jest w sumie nieetyczne. Że sprawdzamy tą instytucję na najsłabszych. I przypadek chciał, że akurat w Polsce, kiedy żeśmy sprawdzali tą instytucję w latach 90. na nieletnich, to wyjątkowo dobrze to wyszło. Ale to generalnie jest nieuczciwe. Pewnie jest równie nieuczciwe wykorzystywanie zwierząt do eksperymentów i to robimy. I teraz trochę bardziej dbamy o to, w jakich warunkach te eksperymenty się odbywają. Ale ta młodzież, nieletni, młodociani, służą nam trochę za takie króliki i myszki doświadczalne. I my żeśmy to zrobili w Polsce i rzeczywiście to jest kolejna instytucja, która jeśli się doszukać w przeszłości, to osoby, o których zaraz będę mówiła, starały się pokazać, że to była instytucja nam znana, że my żeśmy to już ćwiczyli. Takie ble, 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 gadanie, chyba jednak nie do końca prawdziwe, bo trzeba zrozumieć, czym ta instytucja jest. Prawda? W związku z tym wydaje mi się, że ona nie miała prawa istnieć wcześniej, ponieważ wcześniej, przed rokiem 1997, nasze pojęcie o roli osoby pokrzywdzonej w procesie karnym, o interesancie w procesie cywilnym, pokrzywdzony, poszkodowany, poszkodowany jest w cywilnym, było średnie. Zdejmę to, żeby nie robiło hałasu. W związku z tym polityczna była zgoda na to, żeby sprawdzić, czy ta instytucja może nam rozwiązać pewne problemy, jeśli chodzi o nieletnich. Co to znaczy rozwiązać problemy? Myślę sobie, że też musiał upłynąć czas, aby zrozumieć, czy nie chodzi o to, żeby załatwiać sprawy szybciej i żeby się z tymi. To prawie jestem jak na wykładzie, w związku z tym nie można klonić. I nazywać pojęciami niewłaściwymi. Czyli osoby młode, które były stawiane przed sądem, żeby załatwiać to szybko i sprawnie, prawda? O to chodziło na początku. I bardzo szybko okazało się, że to jest jednakże instytucja, która może postawić problem szkody i zrozumienia tej szkody, i że może doprowadzić do tego, że młodzi ludzie
będą brali odpowiedzialność za swoje zachowania i że będą dochodzili do porozumienia i że nie chodzi tylko o wynagrodzenie finansowe, tylko że chodzi o coś tak bardzo płynnego i nieuchwytnego jak dobrostan, samopoczucie, poczucie godności, wartości osób poszkodowanych. I bardzo szybko się okazało, że jest to instytucja, że ta właśnie mediacja przez fakt istnienia mediatorów, to jest instytucja, która pozwala ludziom po raz pierwszy rozmawiać ze sobą i rozumieć się nawzajem. I teraz tu robię kropkę, bo ja nie jestem pewna, czy rzeczywiście Janina Waluk to rozpoczęła. I oczywiście, gdyby Janina Waluk nie miała chodów politycznych i znajomych politycznych w Sejmie, w Senacie i gdyby nie miała przeszłości politycznej, figę z makiem by miała, a nie tą instytucję, więc się nie oszukujmy. To, co wkładamy do kodeksu karnego, do kodeksu cywilnego, to są sprawy polityczne. Polityczne. Natomiast Janina Waluk była rzeczywiście osobą niezwykłą, buddystką, co pewnie pomaga, bo mniej gada o grzechu, a więcej mówi o dobrostanie i wyrównaniu. I miała władzę i możliwość wprowadzenia tego. I teraz tak, są trzy podstawowe instytucje. Jedna to jest instytucja ugody, gdzie dochodzimy do tak. I też to są lata 90., kiedy jesteśmy zalani literaturą dochodzenia do tak. Czyli ja z czegoś rezygnuję, ty z czegoś rezygnujesz, dochodzimy do tak i nikt tego nie kontroluje. I trzeba było czasu, żeby się przekonać, że jest 351 najróżniejszych technik mediacyjnych i jak ja znam 50 z nich, a ta osoba po drugiej stronie zna figę z makiem, to ja robiąc miłą minę i będąc skromną i uprzejmą, załatwiam ją na szaro, a sąd o tym nic nie wie, bo my przychodzimy z ugodą, która jest gotowa. Prawda? Czyli to jest taka sobie instytucja, a istnieje w paru przepisach, zarówno w jednym kodeksie, tym, który dotyczy nieletnich, jak i tym, który dotyczy karnych spraw, jak i tych, który dotyczy administracyjnych i cywilnych, ale to jest już później. Zaczynamy od nieletnich, zaczynamy od tego ogródka doświadczalnego. Mediacja natomiast jest od razu w Polsce instytucją, która mówi, to jest instytucja, która ma służyć osobie pokrzywdzonej. I to jest bardzo niezwykłe. I bardzo niezwykłym jest artykuł 2 kodeksu postępowania karnego. Bardzo piękny. Nie wiem, kto go wymyślił, bo wiem, kto wymyślił inne przepisy, które mówią, po co karzemy, jak będziecie się Państwo o to pytać. Ale artykuł 2 mówi o tym, ta cała tłusta, ciężka, ohydna, źle naoliwiona, skrzecząca machina tego, znów nie można przekroić, wymiaru sprawiedliwości działa tylko po to, żeby niewinnego nie skazać. 18 lat pan komenda w więzieniu jest tylko jednym z wielu, którzy ten los podzielają. Ukarać winnego sprawiedliwie, czyli sprawiedliwa odpłata, Hammurabi, nie więcej niż, prawda? Jednocześnie robimy to po to, żeby przeciwdziałać przestępczości, czyli mamy przeciwdziałać. Nie tak jak Ziobro w tej chwili wprowadził, że państwo, co tu siedzicie, jesteście potencjalnymi bandytami, których tylko surowa kara powstrzymuje od tego, żebyście nie popełniali przestępstw, prawda? Natomiast to, co żeśmy zrobili w 97 roku, to jest powiedziane, macie państwo, jesteście porządnymi obywatelami, macie prawo wiedzieć, jak wygląda wymiar sprawiedliwości. My was informujemy. Informujemy. I teraz to jest trzeci moment, a czwarty moment mówi tak, mamy zaspokoić prawem chronione interesy pokrzywdzonego. I to jest rewolucja, której pewnie do dzisiaj nie do końca rozumiemy, ale to jest rewolucja. Tego nie ma w Ameryce, ale też w Ameryce inaczej proces wygląda i oczywiście w cywilnym sądzie bardzo szybko i można dostać duże odszkodowanie. Natomiast tego nie ma w wielu wymiarach sprawiedliwości w różnych krajach, a myśmy to wprowadzili. I myślę, że jest w tym, nie wiem naprawdę, czyja to zasługa, ale ta myśl o tej mediacji miała naprawdę duże znaczenie, zaraz pokażę jakie. Jest oczywiście ostatni punkt, który mówi justice delay is justice deny. Sprawiedliwość odłożona w czasie nie jest sprawiedliwością, jest odmową sprawiedliwości i dlatego to wszystko się musi odbyć szybko. Więc to jest wytyczna. Jeśli my z tą wytyczną się mieszamy, to znaczy, że to niekoniecznie działa. I teraz mając takie wytyczne, wprowadzamy do kodeksu postępowania karnego artykuł 23 kodeksu postępowania karnego, który w bardzo złych regułach wprowadza mediację.
Dlaczego wprowadza mediację? Ano dlatego, że i tutaj trzeba nazwisk. Przede wszystkim rzeczywiście Janina Waluk, ale tu jest również Dobrochna Wójcik, Polska Akademia Nauk, Zofia Austrychańska, Polska Akademia Nauk, Beata Czarnecka, młoda prawniczka, Polska Akademia Nauk, Anna Walczak, moja koleżanka z wydziału, no i jeden mężczyzna, to jest profesor Andrzej Murzynowski. I teraz, ale profesor Andrzej Murzynowski chodzi z steczką i od czasu do czasu jest w tym Sejmie. Natomiast Janina Waluk jest w Sejmie non-stop. I cokolwiek by tam nie mówili na tych komisjach, które się zajmują prawem karnym, to ona, a mediacja. I teraz to ma dobre i złe strony, ponieważ ci panowie nie rozumieją znaczenia mediacji. Oni się chcą pozbyć tych bab. Oni mają ich dość. Oni nie chcą już widzieć tej chudej Waluk. Oni nie chcą widzieć tych bab, co przychodzą, tych młodych i tych starych i mędzą. A mediacja. I mówią, dobra, wchodzi mediacja. I to jest tak, pozytywne, bo wchodzi źle, bo tam jest warunki, jakie do ilu lat, czegoś. Nie rozumieją tej instytucji. Jest tam jeden Amerykanin w tej całej komisji, nie pamiętam jego nazwiska. On może trochę kuma, ale też chce się pozbyć Waluk. W związku z tym przekonuje tych polskich prawników, żeby przyklepali. I oni przyklepują, nie rozumiejąc, co przyklepują. I przychodzi rok 2000, już nie pamiętam, 4, 5 albo 6, bo to jest jedna z konferencji, którą robię u rzecznika, kiedy oni przychodzą już po wyrzuceniu mediacji z kodeksu postępowania karnego. I wtedy na tej konferencji jest sędzia Agnieszka Rękas jest sędzią, która przyjeżdża na pierwsze ze szkoleń, które urządza Janina Waluk i te wszystkie kobiety w Sejmie i w Senacie przy Romaszewskich i szkolimy tych wszystkich sędziów. I sędzia Rękas jest pierwszą, która mówi, ja wam udowodnię, że to nie działa. I po roku mamy około 1000 mediacji w Polsce, z czego 500 jest w sądzie rejonowym w Częstochowie, gdzie jest Agnieszka Rękas. I Agnieszka Rękas na konferencji, która miała zlikwidować mediację, tłumaczy panom właśnie Waltosiom, Corom i innym, dlaczego mediacja musi być i jak ona musi być. To jest w czasach, kiedy zdaje się, jeszcze nie ma komórek i nie ma internetu i nie można prowadzić spraw na odległość, ale ona im tłumaczy, kiedy mediacja ma sens, kiedy mediacja nie ma sensu, dlaczego ważne jest, żeby mediację zachować, jak trzeba zorganizować to, żeby sędziowie chcieli robić mediację, żeby to nie wchodziło na ich czas, kiedy oni muszą sprawy załatwić. I mediacja jako 23a wraca już tym razem bez ograniczeń. I to jest naprawdę moment, kiedy bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o szkolenia mediatorów, o szkolenia sędziów, my jeździmy w bardzo różnych zespołach po całej Polsce. I teraz zrozumienie, że różnica pomiędzy tą negocjacją, gdzie jak ja jestem lepsza, nawet nie robię tego w metodach dochodzenia, niby to tak, a sąd nie ma nad tym kontroli, a mediacja, gdzie tak naprawdę osoby, które mediują, to najczęściej nie jest jeden mediator, to najczęściej są dwie osoby. I najczęściej ta mediacja nie jest mediacją, gdzie siedzimy naprzeciwko siebie i rozmawiamy, tylko jest często mediacją, gdzie się nie spotykamy. To ci mediatorzy jeżdżą w tej z powrotem, ale trzymają kontrolę nad procesem. Czyli po pierwsze wyjaśniają, czemu to służy, a służy to temu, żeby prawem chronione interesy pokrzywdzonego zostały zachowane. Jest to nic innego jak pewna umowa cywilnoprawna, jest to umowa cywilnoprawna, gdzie mediatorzy muszą zapewnić ich realizację tej umowy. Co więcej, muszą zapewnić świadomość, że każdy z tych, kto w tym, co uczestniczy w tej mediacji, wie naprawdę, o czym mowa, prawda? Czyli muszą znać te techniki sprawdzania, czy jesteśmy na tym samym, w tym samym miejscu, o tym samym mówimy, to samo rozumiemy. I teraz to jest również ten moment, kiedy bardzo dużo jest dyskusji, no dobra, ale czy ten ktoś naprawdę żałuje, czy ten ktoś naprawdę, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia dla mediatorów. To jest ważne, czy ta osoba przyjmuje, czy nie. Czy ten ktoś robi to po to, żeby dostać mniejszy wyrok. Znów, a jakie to ma znaczenie, prawda? I to jest polska mediacja, jest to bardzo specyficzna mediacja, gdzie my w porównaniu, ja mam prace magisterskie pisane z bardzo różnych krajów i na przykład we Francji mediacja jest obowiązkowa. W czasie kiedy to jest przed procesem, jest robiona po to, żeby sprawę załatwić jak najszybciej. 40 tysięcy mediacji,
bardzo niski poziom zadowolenia. W Polsce 3000 mediacji, bardzo wysoki poziom zadowolenia. Są też pewne mity, na przykład nie można robić mediacji przy przemocy w rodzinie. Nie można robić mediacji wtedy, kiedy jeden z uczestników bądź uczestniczka boi się. I to nieważne, czy to była przemoc, czy to jest coś innego. Nie można robić wtedy, kiedy osoba nie uczestniczy dobrowolnie w tym procesie. Natomiast prawdę mówiąc, ja jestem z Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, Krzysztof Pawłowski jest mediatorem, ja, jak już powiedziałam, się nie nadaję, natomiast, bo mediator jeszcze poza tym powinien mało mówić, prawda? Myśmy oglądali w Mołdawii takie mediacje, gdzie właśnie pewnie prawnicy to prowadzili. W ogóle te dlatego my z Magdą mało mówimy, a pani profesor dużo mówi. To oni dawali gadanie, tam nikt nie, ten mediator mówił, załatwił sprawę, poszedł. No to nie jest mediacja. Natomiast w naszym przypadku, w Polskim Stowarzyszeniu Edukacji Prawnej, najwięcej było spraw właśnie z przemocy, z 207, bo te sprawy się ciągną. I sprawa, która jest na samym początku, kiedy jest przemoc, ona się nie nadaje do mediacji. Ale pani profesor, jakby od razu wejdę pani w słowo, jeżeli pani pozwoli oczywiście. Trochę wyjdę z roli swojej zawodowej jako mediatora i zacznę też wchodzić w dyskusję tutaj, bo 207 to jest w ogóle ciekawy temat. Mówiła pani, żeby panią krótko przedstawiać i zapomnieliśmy powiedzieć feministka. Wśród organizacji feministycznych często pada taki zarzut, że mediatorzy wbrew, czy też nie powinno się, właśnie to ten mit, o którym pani profesor powiedziała, że 207 jest nie do ruszenia, nie wolno tego robić. I to, co pani profesor zaczęła już mówić w momencie, w którym weszłam pani profesor w słowo, no właśnie, ale czy pozostawić ofiarę przemocy w długoletnim procesie, który doprowadza ją do skrajnego wykończenia psychicznego, dobrostanu fizycznego, materialnego, cele są niezałatwione, one się ciągną. No, ja jako zawodowy mediator powiem absolutnie, jeżeli kobieta powie, mam wsparcie prawne, jestem przygotowana, pomimo tego, co przeżyłam w tamtej sytuacji, jestem gotowa do podjęcia się mediacji, to ja jestem zwolenniczką mediacji w zakresie 207. Nie powinniśmy być przeszkodą i mówić, że tego się nie da mediować, bo my nie mediujemy z tymi osobami istoty wydarzenia, tylko to, co ma się zdarzyć potem w wyniku tego, co stało się przedtem. Czyli oczekiwań. Możecie państwo wszystko mediować. I teraz ja pani powiem, moje doświadczenie życiowe jest bardzo proste. Byłam zaproszona do Budapesztu na konferencję dotyczącą mediacji. Byłam w panelu z prawnikiem, a jednocześnie lekarzem z Brukseli, z Belgii. I mówiłam tekst mniej więcej taki, że wszystkie sprawy nadają się do mediacji, wszystkie. Najwspanialsze sprawy do mediacji to przy zabójstwie, bo to nie jest tak, że jak jest trup, to nie ma pokrzywdzonych, prawda? Tam bliscy, rodzina, jest cała masa pokrzywdzonych. I sprawy do załatwienia. I puściłam taki tekst. Jedynym wyjątkiem spraw, które nie nadają się do mediacji, to jest sytuacja, kiedy jest dziecko molestowane przez członka rodziny. I ten profesor medycyny i prawa tak patrzy na mnie i tak, no widać, że jesteś świetnie przygotowana. Przyjąłam to jako komplement, byłam świetnie przygotowana. No widać, że wszystko, żeś przeczytała na ten temat, zgodnie z prawdą. I mówi tak, i kompletnie nie rozumiesz zjawiska. I on mi zadał pytanie, kim ty jesteś, żeby decydować za to dziecko, które może chcieć mediacji, bo jest to jedyny moment i jedyne miejsce, gdzie może ustalić warunki, na jakich będzie dalej żyło w tej rodzinie. Dokładnie, pani profesor, brawo, dziękuję za słowa. Na całe życie. Brzmiały. Tak, kim ja jestem, żeby decydować za kogoś, z moją wiedzą i z moim oczytaniem, czyli wszystko, co ja muszę sprawdzić jako mediatorka, którą nie jestem, to tylko jedno. Czy osoba, która uczestniczy w tej mediacji, uczestniczy, bo chce i wtedy mediacja może się odbywać, czy uczestniczy, bo jest przymuszona i się boi, bądź nie wie, w czym uczestniczy i wtedy nie ma mediacji. Prawda? Dokładnie. Także to jest granica tego, co się może dziać. Druga granica, gdzie mediatorzy muszą zadbać, to jest, na co się osoby umawiają. Bo osoba pokrzywdzona w Polsce może sobie zażyczyć gwiazdki z nieba, willi,
Porsche, to chyba samochód, prawda? I tak. Wszystko, i to nie jest znów moja sprawa, żeby decydować, czy to jest wystarczające, czy to nie przesada. Wszystko, co Państwo musicie sprawdzić, to czy ta osoba, która się zobowiązuje do dostarczenia tych dóbr, jest w stanie ich dostarczyć. Bo my tutaj, to jest jedyny moment, kiedy jesteśmy rzeczywiście związani taką ekonomią procesową, że te umowy zawarte nie powinny prowadzić do kolejnych procesów. Ale umowy, które są zawierane w trakcie mediacji, to jest ta różnica pomiędzy mediacją a procesem, prawda? Proces kieruje się zupełnie inną dialektyką, innym celem, innym sposobem myślenia. Tam nie ma miejsca na to, jak ma wyglądać porządek w lodówce. A my mamy takie umowy, które mówią, jak będzie wyglądać porządek w lodówce. Co będą sobie ludzie mówić na dzień dobry? Jak będzie wyglądało odbieranie dzieci, wychodzenie z psem? Najdziwniejsze sprawy i również to, czy będą spędzać co trzecią sobotę razem, czy będą raz w miesiącu szli do kina, czy z dzieckiem, czy z drugim dzieckiem. To są wszystko, to są umowy zawierane w mediacjach przy 207, czyli 207 to nie jest przemoc w rodzinie, to jest znęcanie. My nie mamy przestępstwa przemocy w rodzinie, my mamy przestępstwo ekscesu. To jest eksces, to jest więcej niż, prawda? To jest też ważne, żeby to wiedzieć, ale nie ma przeszkód. Znaczy trzeba zadać pytanie, kim ja jestem, żeby mówić innemu, czy ma w tym wziąć udział, czy nie. Ja jestem od tego, żeby zapewnić, że osoby, które prowadzą tą mediację, potrafią pokazać, jak to wpłynie na proces. I to najczęściej wpływa na to, znaczy, że to jest krótsze, że te kary są niższe, że ta ugoda jest lepsza. Ale chcę Państwu pokazać, bo tak, to jest ugoda, to jest mediacja, ale jeszcze jest coś takiego jak sprawiedliwość naprawcza. Jim Considine, Nowa Zelandia, Brad White, Australia. Prawda? I to polega na tym, że się zaczyna, bo przy mediacji osoba, która jest oskarżona, nie musi się przyznawać do winy. Musi się przyznawać co do faktów. Czyli jak ja jestem tą starą kobietą, co została przejechana na pasach, to ja mówię, weszłam na pasy, a on mnie rozjechał. A on mówi, jechałem prawidłowo, a ta stara baba mi wtargnęła w tempie przyspieszonym na te pasy. Prawda? I możemy sobie robić mediację. Natomiast jeżeli on mówi, a mnie tam w ogóle nie było, no to nie ma mediacji. Nie ma, bo nie możemy mediować z czymś, znaczy trzeba mediować, tutaj nie trzeba się przyznawać do winy, ale trzeba się przyznawać co do faktów i ustalać, co z nimi robimy. Natomiast przy sprawiedliwości naprawczej ona się zaczyna od tego, że ta osoba musi się przyznać do winy i przeprosić. I to jest początek, prawda? I później to jest trochę jak przy sprawie Kąckiego, że nie można się zatrzymać na Kąckim. Kącki musi mieć osoby, które go reprezentują i które znają go z innych perspektyw i mogą o nim, mogą być bardzo nieprzyjemne nawet, ale muszą go wspierać. I osoby pokrzywdzone muszą być z osobami wspierającymi i każdy się może wypowiadać. I tutaj mogłabym prowadzić taką konferencję sprawiedliwości naprawczej, bo ta osoba tylko dba o porządek. Kto trzyma pióro? I to może być prawdziwe pióro, bądź takie pióro od ptaszka. I ten, co trzyma pióro, to dyskutuje. I oczywiście skutki tego są prawie takie same, to znaczy mediacja nie musi prowadzić do tego, że ktoś nie ponosi kary w postaci pozbawienia wolności, kary w postaci wysokich grzywien i również przy sprawiedliwości naprawczej też, to może być bardzo wysoka kara pozbawienia wolności, ale przy konferencji sprawiedliwości naprawczej, która w Polsce nie obowiązuje, choć miewała miejsce i miałam przyjemność być tego świadkiem, bierze pod uwagę nie tylko i wyłącznie krzywdy osoby pokrzywdzonej, ale mówi tak, przestępstwo, które zostaje popełnione, oddziaływuje na społeczność lokalną. I ja, pochodząc z PRL-u, miałam trudność z dostrzeżeniem, czym jest społeczność lokalna, bo dbaliśmy o to, żeby nawet nie dyskutować z sąsiadami na wszelki wypadek i nie wchodzić w żadne takie bliższe relacje, co szczerze mówiąc zostało nam to. Dalej sąsiadów nie znamy. I to jest PRL-owskie. Ale przypadek, który właśnie był w postaci młodego człowieka, co dostał samochód od rodziców, bo dobrze mu się studiowało na architekturze i wpadł tym samochodem, on był trzeźwy, na przystanek autobusowy, zabijając parę osób.
i rozbijając kolejnych. I wtedy ci ludzie nie chcieli iść do sądu. Pozwolono na to, żeby była mediacja, którą prowadził pan Janusz ze Stowarzyszenia Pokrzywdzonych Wypadkami Drogowymi. Totalny, wspaniały wariat, który właśnie poprowadził to jak konferencję sprawiedliwości naprawczej. I tam osobami, które w tym również wzięły udział, byli świadkowie tego wypadku. To była ta społeczność lokalna, niezwykle doświadczona tym, co się stało, bo ich poczucie bezpieczeństwa również zostało naruszone, ich dobrostan został naruszony i poprzez uczestniczenie w tej rozmowie, która skończyła się tym, że oni uznali, że ten człowiek pójdzie na 4 lata do więzienia, że każdy z pokrzywdzonych dostanie po 100 tysięcy złotych, rodzice sprzedali jego mieszkanie, sprzedali ten samochód i że on jeszcze przez 2 lata po odbyciu kary będzie jeździł i mówił o niebezpieczeństwie po szkołach, takiego zachowania się. Prokurator się nie zgodził na to i zechciał dołożyć jeszcze jemu pół roku, ale w sądzie nigdy. Ani te 100 tysięcy dla każdego pokrzywdzonego nie zostały zasądzone, ani te 2 lata jeżdżenia po szkołach, które on sam musiał podjąć. Ten człowiek oczywiście zaczął od tego, że przyjął na siebie winę i przeprosił za to, co się stało, z konsekwencjami. Więc to są te 3 rzeczy. Umowa, znaczy nie umowa, tylko ugoda, mediacja, gdzie jest mediator, mediatorka i wreszcie konferencja sprawiedliwości naprawczej, co się czasami zdarza, ale nie jest przewidziana w naszych normach. Każda, teraz decyzja o tym jest decyzją polityczną, bo wprowadzenie konferencji sprawiedliwości naprawczej w Nowej Zelandii odbyło się na tej zasadzie, że zobaczono Jim Considine, który na dodatek był księdzem, takim kapelanem, zobaczył, że w tych więzieniach ludzie się zachowują różnie i młodzi ludzie się zachowują głupio, ale nie przez przypadek znacznie więcej było młodzieży maoryskiej niż tak zwanej białej, czyli europejskich, tych, którzy pochodzili z europejskich przybyszów na Nową Zelandię. I wówczas społeczność maoryska poprosiła, żeby można było tych, którzy są, popełniają czyny zakazane i są maorysami, prowadzić tą sprawiedliwość właśnie na Marae, czyli Marae to jest coś takiego między klubem, gdzie można pójść i się napić, kościołem, gdzie można odprawić mszę, poprzez sąd, miejsce, gdzie się spotyka, ale to nie jest miejsce po prostu takie zwykłe, tylko to jest w pewnym sensie miejsce też święte, prawda? Z pięknymi rzeźbionymi frezami, których już nie umiem odczytać, ale tam coś jest napisane, czego oni niestety stracili zdolność. I na tej Marae robiono tą konferencję sprawiedliwości naprawczej według wzorów maoryskich. Poszło to tak dobrze, że później to wprowadzono wobec wszystkich nieletnich w Nowej Zelandii, a w końcu wprowadzono do kodeksu jako jedna z form możliwa wykonywania kary. I są ludzie, którzy na to się godzą i są ludzie, którzy się na to nie godzą. Są ludzie, którzy wolą dostać wyrok, niż brać udział właśnie w mediacji, nawet jeśli ona nie jest bezpośrednia, bądź też brać udział w konferencji sprawiedliwości naprawczej. Ale w Anglii, w Austrii, w Nowej Zelandii taki młody człowiek nie ma nic do gadania. On musi przez to przejść. Czyli to jest obowiązkowe. On musi wziąć odpowiedzialność za to, co robi. Czyli jak Państwo widzicie, te modele bywają bardzo różne. I też modele dotyczące mediacji. Znów decyzja polityczna. Że mamy. Profesor, a komu zależy na tym, żeby. Bo przypomniała Pani historię. Lobbystką pierwszą mediacji, chciał czy nie chciał, była Janeczka, bo tak o niej mówimy w środowisku mediatorów. Mamy 95 rok. Można powiedzieć, że do ostatnich dni, kiedy jeszcze chodziła do swojej pracy na Okulnik, bo tam się mieściło stowarzyszenie, w którym pracowała, to robiła. A potem kto? Komu zależy na tym, żeby tą mediację rozwijać? Albo komu nie zależy? Kto przeszkadza? Co to jest za lobby, które przeszkadza, które lobby lobbuje na rzecz tego, o czym pani mówi? Ja myślę, że ludziom, którzy mają styczność z wymiarem sprawiedliwości, zależy na mediacji. Bo wymiar sprawiedliwości ma niewiele wymiaru i niewiele sprawiedliwości. I nie dlatego, że akurat u nas to źle działa. Z definicji. To tak jak instytucja więzienia, która od początku powołana do życia ponad 200 lat temu przez porządnych kwakrów, nic z nią nie robimy, tylko ją reformujemy. No, są instytucje, które są kiepskie.
I są doświadczenia, które pokazują, że to wszystko może być, cała Skandynawia kieruje się efektywnością i przez tą efektywność rozumie się taniej. Taniej pod względem kosztów finansowych, taniej pod względem czasu, taniej pod względem kosztów ludzkich, taniej pod względem jakości życia. Myślę sobie, że im wyższy poziom inkluzji społecznej, tym wyższe przekonanie do mediacji. I teraz to jest tak, że im więcej mediacji, tym więcej może być inkluzji. To wymaga bardzo dobrze przygotowanych ludzi do prowadzenia tej mediacji. To wymaga bardzo wysokich standardów. To, co przecież żeśmy zrobili w prawie karnym na początku, żeśmy obłożyli te wszystkie zakazy, nakazy, kto może, kto nie może być mediatorem i mediatorką i na jakich zasadach, doprowadziło do tego, że później w prawie cywilnym żeśmy wprowadzili totalne takie, każdy może, właściwie każdy, nawet sędzia na emeryturze, niech będzie. Co było próbą odreagowania na takie zaciskanie się czegoś, co miało być alternatywą dla ciężko zamkniętego zawodu adwokata, prawda? Znaczy, i teraz kto może być przeciwko? No, myślę sobie, że wbrew pozorom sędziowie nie są przeciwko mediacji, jeśli widzą, że to im służy. I sędzia na pewno jest, większość sędziów to uczciwi, porządni ludzie, ale my ich też rozliczamy ze statystyki. Czyli ten ptaszek i odfajkowanie sprawy ma dla nich znaczenie. Więc jeśli mediacja im służy, to oni będą za. Czy będą wśród nich tacy, którzy będą uważali, że się im odbiera władzę? Będą, ale rzadziej. Bo i tak, bo to jest zasadą polskiej mediacji, dodatkowym plusem jest to, że ta mediacja jest pod kontrolą sądu. I tutaj trzeba powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Mediacja, ta cała historia w amerykańskim sądzie, że siedzi ten, już nie pamiętam, czy on jest stolarz, czy on jest rybak, czy on jest jakiś tam, siedzi w tym sądzie i widzi te beznadzieje, że tam sądzą jakiegoś małego i mówi, pójdź Jasiu, ja cię uczyć karę, to prawdopodobnie z Konopnickiej, ale mniej więcej się tak odbywa i to jest ten początek mediacji i początek parole i znaczy probacji, prawda, że zamiast ciebie skazywać, to my cię będziemy uczyć. To jest początek być może, ale ważne jest to, że sama instytucja, jeżeli popatrzymy na Europę, nie bierze się z okresu, kiedy dochodzi do wyrokowania, tylko jest instytucją, która wchodzi w życie po wyroku. My do dzisiejszego dnia mamy trudność z wytłumaczenia, że jest problemem mediacja po wyroku. Ona się odbywa. I ona się odbywa również w więzieniach. Ale proszę zobaczyć, jeśli to jest mediacja po wyroku i wyrok nie opiewa na karę pozbawienia wolności, to mogą nam podskoczyć. No nikt nie może mieć wpływu. Chcemy mediację, prosimy o mediację i już, prawda? Natomiast jeżeli to jest w więzieniu, to jesteśmy uzależnieni coraz mniej, bo jeśli możemy działać online, czy możemy działać przez kogoś, to znowu to jest mniej utrudnione, ale tam jest inna trudność, bo przepis jest napisany w ten sposób, że przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu bierze się wyniki mediacji. I tu trzeba rozumieć, że bierze się wyniki mediacji, która była do wyroku. Bo to jest mój niepokój. I znowu, widzi pani, to jest też polityka. Do czasu, kiedy mamy wyrok, sąd kontroluje mediację. On może nie kontrolować całego przebiegu, ale on kontroluje, na co te strony się umówiły w zasadzie. Czy ta gwiazdka nie może być spełniona, prawda? Natomiast jak to jest po wyroku, ja się pytam, jaka jest gwarancja, że ja jestem pokrzywdzona, a jakiś bandyta do mnie przyjdzie i powie, ty się masz zgodzić na tą mediację, bo my chcemy tego faceta wyciągnąć wcześniej. I tu nie ma tego od strony, nie ma tego bezpiecznika. I to nie jest tak, że go nie można wprowadzić, ale póki co go nie ma. Panie profesor, ale przecież są te mediacje po wyroku, czy też były wtedy, kiedy mediacja była wprowadzona i wiem, że były takie miejsca w Polsce, w których sytuacji, kiedy osadzony szykował się już do zakończenia kary pozbawienia wolności, wtedy gdzieś mądrze myślano o tym, żeby go przywrócić społecznie, żeby on wracając nie tylko odbył karę pozbawienia wolności, tylko właśnie zadośćuczynił, czy też odpracował, czy wypracował z rodziną, czy z jakimikolwiek innymi społecznie osobami
relacje, bo że miał gdzie wrócić. No to to jest ten najlepszy moment na mediację po wyroku, tak? No bo on się zbliża do tego, żeby wrócić do społeczeństwa. Pani zobaczy, co pani powiedziała. Co pani powiedziała? Pani profesor, to proszę, które słowa były ważne, a które mniej? Nie, od pierwszego zdania. Co to znaczy tuż przed wyjściem? Reguła piąta europejskich reguł więziennych mówi, od pierwszego dnia, kiedy człowiek wchodzi do więzienia, ma być przygotowywany do wyjścia na wolność. I to, znaczy, to jest coś, co pewnie wymaga może również od środowiska mediatorów, żeby na to spojrzeć. Nie na pół roku przed wyjściem na wolność, co i tego nie robimy. Od pierwszego dnia. Więzienie ma przypominać wszystkie pozytywne strony życia na wolności. I to jest coś, gdzie się kierujemy dwoma przesłankami. Po pierwsze, chcemy mieć święty spokój. Nie chcemy mieć z tym człowiekiem po jego wyjściu na wolność żadnych problemów. Najlepiej nie za wiele kontaktów, prawda? W związku z tym on ma być przygotowany i mamy nie doprowadzić do sytuacji, w której wykształca się u niego poczucie wyuczonej bezradności. Ja wchodzę, siedzę w celi z wychowawcą i wchodzi więzień, to jest minęło sporo lat. Wali ręką w stół i mówi, panie wychowawco, ma pan problem, bo ja nie mam dowodu. I wychowawca nie reaguje, panie, weź się pan pocałuj w nos. Tylko ma rzeczywiście problem. Kiedy państwo, ja bym tak chciała, móc pójść do mamusi i powiedzieć, mamusiu, masz problem, bo ja nie mam dowodu, wyrób mi. Zrób mi. To jest pierwsze, prawda? Ta wyuczona bezradność, która się bierze stąd, że człowiek w więzieniu nic nie może. Przepraszam, kiedy wam ostatni raz ktoś prał wasze rzeczy? Robił śniadanie? Więzień jest 3 razy dziennie, to jedzenie jest niesmaczne, jest niedobre, jest... w ogóle oni są traktowani jak niewolnicy, co jest kolejną rzeczą, ale to są ludzie, których oduczamy od codziennych zajęć, które my wykonujemy automatycznie, a oni nie. Czyli to jest jedno, a drugie, tego typu postawa rodzi postawę roszczeniową. Mnie się należy. I my mamy, to są dwie rzeczy, których nie mamy prawa wyuczać i doprowadzać. A robimy to. Robimy, ponieważ od początku łamiemy prawo, które zobowiązuje osoby wykonujące karę. I oczywiście mogłabym powiedzieć na temat Gostynina, bo to jest mój konik, ale uważam, że to jest coś, co jeśli tego nie zmienimy, to nigdy nie doprowadzimy do praworządności w tym kraju, bo to jest rak, który toczy ten kraj. Natomiast to nie może być tak, że mediacja, to jest drugie, w jaki sposób naprawiłeś szkodę? I znów mnie nie obchodzi, czy ten ktoś pisze na niby ten list z przeproszeniem, czy nie? Czy on to robi po to, żeby wyjść na wolność, ale ma napisać? I czy robi to cynicznie? Mnie interesuje, co ta osoba dostanie i co ona będzie o tym myślała. I teraz są osoby, które nie będą chciały w ogóle nic dostać, ale to nie szkodzi. To znaczy musimy się zastanowić, w jaki sposób kara jest wykonywana, aby szkoda pokrzywdzonego została wynagrodzona. Co mi z tego, że mnie 2 razy okradli z portfela? I co mi z tego, że raz złapali tego złodzieja? Czy ja dostałam swoje pieniądze z powrotem? Przeproszenie i jakieś dodatkowe odszkodowanie? Nie. Ja później płacę kupę kasy na to, żeby tego człowieka trzymać w więzieniu. Gdzie on się nauczy lepiej kraść? Nic innego nie zrobi, bo jak wyjdzie na wolność, to my go nie zatrudnimy, nie przyjmiemy i będziemy go wytykać. I pan prezydent raczej go nie będzie przyjmował u siebie na salonie. Pani profesor, to czemu 3700 mediacji w 2022 roku prawie karnym było skierowanych w całej Polsce. Zaledwie. Dlatego, szczerze mówiąc, odpowiedź jest dosyć prosta. Ponieważ osoby pokrzywdzone są w lekkim poważaniu, mówiąc bardzo kulturalnie. Nie dbamy o osoby pokrzywdzone. Osoba pokrzywdzona ma się zaspokoić obietnicą. Pani profesor, ale to w szczegółach. Kto nie dba? Minister Sprawiedliwości i rządzący. To są. To tak jest... już od kilku kadencji, bo to nie chodzi o jednego konkretnego. No nie, jednak w tych latach 90. było inaczej. I teraz powiem państwu tak, to jest, nie da się prowadzić tylko mediacji.
tak jak nie da się tylko wprowadzić demokracji. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Dla mnie takim okropnym przykładem, okropnym, bo im zazdroszczę, to jest Finlandia. Finlandia jest krajem, gdzie ma pani uświadomienie sobie przez Finów, że oni muszą zdecydować. Ludzie z historią podobną do Polski, naprawdę. Z zależnością od Rosji carskiej, a później od Rosji sowieckiej. Przez bardzo długi czas. Okej, łagodna, ale jednak. I teraz oni sobie w pewnym momencie uświadamiają przepaść między Finlandią i pozostałymi krajami skandynawskimi. I podejmują bardzo polityczną decyzję, gdzie chcą należeć. Że nie chcą należeć do Sowietów, że chcą należeć do Skandynawów. I zaczyna się od tego, że się dba o, o poziom edukacji równy wszędzie. Czyli w Pipidubie na północy, gdzie jest czarno przez większą część roku, pada śnieg, ludzie chleją, ale język angielski jest wykładany na takim poziomie jak w Helsinkach. Teatr przyjeżdża albo dzieci przyjeżdżają do teatru, a nauczyciele angielskiego zarabiają dwa razy tyle, co w Helsinkach. To jest jedno. Edukacja jest na równym poziomie. Edukacja uczy ludzi krytycznego myślenia i uczy tak naprawdę niezależności, prawda? Dwa, dba się o to, żeby powstały organizacje pozarządowe, nie go-go, tylko żeby ludzie brali, żeby się angażowali, żeby budować tą społeczność lokalną. Trzy, no fakt, mają prezydentkę, ale to jest mniej ważne. To jest w czasie, kiedy jest kryzys ekonomiczny, czyli nisza, te Nokie, takie telefoniki były, Nokia i wszystko dookoła Nokii. Cztery, równość między kobietami i mężczyznami. To jest coś, co jest bardzo ważne, bo jak jest równość między kobietami i mężczyznami, to się zmienia język. Już nie ma osób niepełnosprawnych, tylko są osoby z niepełnosprawnością. I rozumiemy, że to nie jest kwestia tego, że ja chodzę o kuli i dlatego nie mogę chodzić, tylko że trzeba stworzyć warunki dla ludzi, którzy chodzą o kuli, bądź jeżdżą na wózku. I wreszcie więzienie. I jest Kujulang. Ja byłam w tej Finlandii przez wiele miesięcy. Ja go ani razu nie widziałam trzeźwego. On był zawsze pijany. Ale ten facet był codziennie w radio, w telewizji, w prasie i tłumaczył: Finowie, Finki, drodzy obywatele i obywatelki, nie możemy mieć tylu ludzi w więzieniach. Więzienie nie załatwia żadnego problemu. Prawo karne jest subsydiarne, tak jak u nas. Prawo karne nam produkuje problemy, nie rozwiązuje problemów. Musicie się dogadywać, musicie prowadzić właśnie mediację, po to, żeby zaspokoić potrzeby pokrzywdzonego. Kara musi być, przy czym kara w tym czasie w Norwegii, w Szwecji, kara długoterminowa to jest kara 3-6 miesięcy. Kiedy ja pytam moich studentów, jaka jest kara długoterminowa, oni mówią mi o 10 latach i można się załamać. Znaczy jest inna gleba, ale ta gleba w tej Finlandii była długi czas taka sama. I teraz w tych warunkach, oczywiście jest jeszcze jeden bardzo ważny warunek, służba penitencjarna jest służbą cywilną. Nie ma pułkowników, generałów, nie ma. Nie ma sytuacji, w której ja dzisiaj jestem osobą, która państwu mówi o mediacji, a jutro wezmę pałę i musicie się liczyć z tym, że was całuję. Nie ma takiego podejścia. Jak więzień ucieknie z więzienia, to się nie zwalnia dyrektora więzienia, tylko się szuka tego więźnia, ale prawdę mówiąc to dobrze, że więzień ucieka z więzienia. Normalny człowiek w więzieniu powinien myśleć o tym, żeby uciec z więzienia. Czyli nie robi się więzień, z których nie można uciekać, bo to jest niebezpieczne. Czyli podejście racjonalne, minimalizować koszty i w tych warunkach mediacja nam minimalizuje koszty, zwiększa szansę na to, że może co piąty Fin będzie chlał mniej i może nie będzie się, i zresztą oni zmniejszyli ilość, bo wiecie państwo, Finowie w ostateczności załatwiają swoje problemy tak, że się zabijają, więc tamten poziom zabójstw jest trochę wyższy niż gdzie indziej, ale i tak mniejszy niż u nas. Jeżeli się popatrzy na skalę, Polska jest bezpiecznym krajem z niewielką ilością zabójstw, dużo większą teraz niż przed 2005 rokiem. I to, co chcę powiedzieć, do 2000 roku, my żeśmy, bo dlatego zaczęłam mówić o Finlandii, my żeśmy przeprowadzili reformy w więziennictwie. My o tych reformach w więziennictwie pracowaliśmy nad nimi jak takie, jak science fiction. Czytało się Lema i budowało się scenariusz reform więziennych, bo nie myśleliśmy, że przyjdzie 89 rok. Naprawdę. Ale on przyszedł i te reformy zostały wprowadzone i był ten nasz kolega Paweł, jak się Paweł nazywa? Jak się nazywa facet, który zreformował więziennictwo? Murzynowski, nie.
Paweł. Moczydłowski. Moczydłowski, tak. Moczydłowski. To jest taka, żeby każdy wtedy tą reformę zrobił, ale on miał osobowość. Prawda? I proszę zobaczyć. Dwie kategorie ludzi z tego więzienia odeszły. Jedna kategoria to byli pijacy stosujący przemoc, a druga kategoria ludzi to była taka, która nie potrafiła się przełamać, a to polegało na tym, że się przestało mówić do więźniów per wy, tylko zaczęło się mówić proszę pana, proszę pani. I druga rzecz, pukało się do celi. Przecież dalej ten klawisz miał klucz, ale chodziło o zmianę zasad. I to wszystko. A, i co się okazało? Że te stare wygi więzienne, które pracowały tam przez cały PRL, jak im się pozwoliło pracować, robili fantastyczne rzeczy. Więc trzeba też pamiętać o tym, że kiedy my mówimy o tych wszystkich instytucjach, to szacunek wymaga dostrzeżenia, co się dzieje z ludźmi, którzy tam pracują. Oni na pół roku przed wyjściem mają się zacząć zajmować człowiekiem, a wcześniej to co, przechowanie? Tak jak mi mówił w PRL-u, że jest kierownikiem na śmietnisku PRL-u? Nie, to nie ma być śmietnisko, prawda? Czyli to jest coś, co można wprowadzać, jeżeli będzie wcześniej, i to jest coś, co może funkcjonować do czasu, kiedy nie będzie przeludnienia w więzieniach. Pani ma być przeludnienie w więzieniach, rok 2000, Lech Kaczyński zostaje na rok ministrem sprawiedliwości i zaczyna walkę z sądami. I zaczyna prokuratorom nakazywać większą ilość aresztów. I sądy nie musiały tego posłuchać, ale posłuchały. To doprowadziło do tego, że mamy przeludnienie w więzieniach od 2000 roku. I to jest moment, kiedy ten system nie działa. I żeby stworzyć pozór działania, to jeden po drugim, chociaż to naprawdę jest czas Ziobry. I to naprawdę jest czas pierwszego Ziobry, co demoralizuje, i później od 2015 roku, kiedy się zaostrza bez przerwy kary, zaprzeczając wiedzy, którą mamy od czasów Monteskiusza, i stwarzając pozór skuteczności, jednocześnie wykorzystując brak naszej wiedzy. Bo wiedza jest prosta. Władza, która się posuwa do zaostrzania kar, jest władzą niesprawną i nieumiejącą zarządzać systemem. Ale w takim systemie, który się opiera na surowości kar, nie ma miejsca na mediację. Nie ma miejsca na pokrzywdzonego. Tak, kiedyś mieliśmy ten artykuł 59a kodeksu karnego, takie umorzenie kompensacyjne, prawda, w której było sporo miejsca dla mediacji, wielu prokuratorów upatrywało szansy, no ale przyszedł drugi Ziobro i wtedy zlikwidował to, gdyż uznał, że to jest kupowanie bezkarności przez przestępców, natomiast ten pokrzywdzony znowu gdzieś zginął w tej całej sytuacji, o czym też pani profesor mówi. Tak, ale tam rzeczywiście trzeba było coś zmienić, bo nie może też być tak, żeby można faktycznie było sobie kupić wolność, czyli to musi być pod kontrolą sądu i ten sąd musi być niezawisły i niezależny. I też nie może być pewnej nierówności, czyli musimy się nastawić na to, że kompensujemy szkodę i że to może mieć wpływ na wymiar sprawiedliwości, ale nie można oddać wymiaru sprawiedliwości ani w ręce prokuratury, co się teraz stało, ani w ręce bandytów, co się teraz stało, bo jeżeli można korzystać z owoców zatrutego drzewa, czyli można stwarzać fałszywe dowody, można kogoś, właśnie, agent provocateur, czyli dwóch panów, którzy powinni dojść do więzienia, są dokładnie na tej zasadzie. Agent prowokator jest dozwolony, jeżeli jest dziesiątki dowodów na to, że ktoś jest łapówkarzem, to wtedy można zorganizować prowokacje, ale nie można mnie sprawdzać, czy ja jestem uczciwa. Czyli jeżeli ja nie robię niczego, nie ma dowodów na moje złe zachowanie, należy mnie pozostawić w poczuciu i świadomości, że jestem kryształowo niewinna i uczciwa. Nie można, posłanka, prawda? To, co się działo z panią posłanką, kiedy żeśmy robili ten cały Tomek, który znowu wydaje nasze pieniądze, poświęca czas, zamiast łapać bandytów, to stwarza bandytów. Czyli wymiar sprawiedliwości nie jest do stwarzania bandytów. Wymiar, w którym teraz mamy, do tego jest. I jeżeli takie są priorytety, nie ma miejsca na zajęcie się czwartym punktem. Czyli na zajęcie się tym, aby interesy pokrzywdzonego prawem chronione zostały zabezpieczone.
A myśli pani profesor, że jakby prawo karne powinno bardziej skręcić w stronę zadbania o pokrzywdzonego, bo tak niech przykładem będzie ustawa o wspieraniu resocjalizacji nieletnich, jakby w której nadal mówimy o tym, że postępowanie toczy się dla dobra nieletniego i ten pokrzywdzony kompletnie tam nie istnieje, a bardzo często jest to pokrzywdzony, który też jest małoletni. A dlaczego on istnieje, skoro to się dzieje dla... Proszę zobaczyć znowu, co państwo mówicie. No bo co jest dla dobra pokrzywdzonego? Znaczy, co jest dla dobra, jeżeli to jest dla dobra tego, który jest oskarżony? Co jest dobre dla oskarżonego? Co jest dobre dla oskarżonego? Co innego, jeśli nie wziąć odpowiedzialności za swoje czyny? Mm-hmm. I co jest dobre dla tego oskarżonego, jak nie wynagrodzenie szkody, którą wyrządził? Czy to jest kwestia nieobecności, czy to jest kwestia interpretacji, która nie bierze... Austriackie wzory, na które wszyscy się powołują, właśnie na tym polegają. Masz zobaczyć, co się stało, jak ukradłeś temu Wietnamczykowi rower i żeś go zniszczył. No tak, ale pytanie, czy ta ustawa o resocjalizacji nieletnich właśnie idzie w kierunku takim, jak pani właśnie mówi, bo to chyba Krysta Pelikan, takie nazwisko bardzo znane sprawiedliwości naprawczej, jeżeli chodzi o tamten kawałek świata, tak uczyła, prawda, że jakby istotą jest, żeby przy rozmowie pomiędzy pokrzywdzonym a ofiarą, tak, doszło do istoty i zrozumienia skutków działania, tak? Żeby można było dojść do sytuacji, w której jest gotowość z odwetu na sprawiedliwe podejście do rozwiązania sytuacji, no to musi jakby dojść do tej rozmowy, która poszerzy istotę czynu, tak, ze strony tego sprawcy. I jakby ta ciężkość, ta trudność dla sprawcy, to jest właśnie zmierzenie się z opowiedzeniem o sytuacji historii. I jakby ja myślę, że pani profesor i Janusz chyba o tym samym mówicie, tak? Jakby pani profesor, zgadzamy się przecież, że osoba uznana za sprawcę powinna być dopuszczona do możliwości mediacji nie dlatego, żeby mieć obniżoną możliwość ukarania, tylko po to, żeby być aktorem w sytuacji ofiary, która może właśnie dostać sprawiedliwe w jej poczuciu, a nie kodeksowym wymiarze, zadośćuczynienie w postaci najróżniejszej, który nam nie chodzi nawet, to nie chodzi tylko o pieniądze, tak jak pani profesor wspomniała. To może być mnóstwo różnych rozwiązań, które tej ofierze uznanej za pokrzywdzoną osobę w sytuacji postępowania karnego, no, odda to wydarzenie, przywróci jej właśnie tą podmiotowość. Ja tutaj bo my widzę, mówimy ciągle o tej podmiotowości, której nie ma. Inicjatorka mediacji w Polsce, Beata Czarnecka-Dzialuk, się włączyła w rozmowę i stwierdziła, widzimy, że... Tak, była też naszą gościnią. Nie ma żadnych przeszkód, żeby, no właśnie, formalnie jest dopuszczone, więc formalnie jest dopuszczone, to jest kwestia tylko tego, tak naprawdę zastanówcie się państwo, to co przed chwilą powiedziałam, czyli takie doprowadzenie do sytuacji, w której młody człowiek rozumie, jaką szkodę naprawdę wyrządził, kradnąc rower Wietnamczykowi, który w związku z tym zbierał pieniądze na ściągnięcie swojej rodziny i stracił możliwość pracy, i stracił możliwość ściągnięcia rodziny, i właściwie wszystkie jego, cała jego sytuacja życiowa poszła w ruinę. Doprowadzenie do zrozumienia tego przez młodego człowieka, co wymaga pogłębienia jego empatii, poszerzenia horyzontów, jest strasznie trudne. A my nie jesteśmy, pytanie, czy to jest kwestia tego młodego człowieka, czy to jest kwestia nas, gdzie o wiele łatwiej jest sobie pomyśleć, przywalić gnojowi i koniec. Kara mu się należy. Przecież no, czy to jest kwestia tego, no i właśnie pani profesor, kto myśli o odwecie? Ustawodawca, kto myśli o odwecie? Bo ja mogę powiedzieć w imieniu przynajmniej części środowiska mediatorów, szczególnie tych, którzy wychowali się na sprawiedliwości naprawczej, czy też którzy uczyli się sztuki mediacji w tym obszarze, bo przecież inna wtedy nie była możliwa. To jest istota tego, o czym pani powiedziała. No tak. To się zgadzamy jednak na końcu. Nie, ja się zgadzam cały czas, tylko że myślę sobie, że no może mediatorzy są grupą szczególną i może mają rzeczywiście pogłębioną zdolność do takiego kształtowania
rozmowy, w której są wolni od ochoty przywalenia. Ale myślę sobie, że żyjemy w społeczeństwie, w którym, ponieważ to jest społeczeństwo, się bym mojej córki zapytałam, dlaczego tu wszyscy potrzebują terapii? A ona mi mówi, dlatego, że żyjemy w bardzo przemocowym społeczeństwie. I jeżeli tak jest, jeżeli żyjemy w bardzo przemocowym społeczeństwie, to odruchem prostym, szybkim i łatwym jest przywalić. Kulturalnie mówiąc, używamy mocniejszego słowa. Pani profesor, bo to właśnie to, co pani powiedziała, słowo szybko. Bo ja mam takie poczucie tutaj, zresztą jeden z uczestników dyskusji powiedział o środowisku prawniczym. Bardzo często wydaje się uczestnikom procesu karnego, czyli od sędziego zaczynając, poprzez pełnomocników, wszystkich innych, że pomogą, czy to sprawcy, czy ofierze, szybciej załatwić sprawę, pomijając mediację. No i pani ci odpowiedziała, córka odpowiedziała pani na pytanie, czemu wszyscy potrzebują terapii, bo słyszymy, że żyjemy szybko i mamy. No właśnie, ja mam takie poczucie, czasami uczestnicząc w mediacji z pełnomocnikami, że nie chcę powiedzieć, że przeszkadzają, ale że oni dalej nie rozumieją idei mediacji, że to nie będzie trwało godzinę czy dwie. Że to, o czym pani mówiła o konwersacji, tak, jest taki piękny film, na mediatorom dobrze znany, gdzie tam jest ofiara gwałtu i cała rodzina uczestniczy, tak, że to nie jest kwestia godziny, dwóch, trzech i że ten ustawodawca kompletnie nie rozumie, na czym polega mediacja i wpisując kodeksowo, zawierając społeczną umowę w postaci takich wytycznych co do mediacji karnej, ile ona ma trwać, czyli postępowanie. Proszę? Do miesiąca. Tak, zakreśla czas do miesiąca, ale jestem, myślę, poprzez wynagrodzenie patrząc, ustawia stawkę 240 zł i nie jest powiedziane, czy mediator ma za to pracować 10 godzin, bo czasami jest potrzebne 10, czasami 15, oczywiście czasami mogło to być 2 godziny, ale to pokazuje od razu, jak bardzo nikt tego nie rozumie. Że absolutnie to nie jest, w ogóle ta instytucja mediacji jest kompletnie nierozumiana przez ustawodawcę. Ale do kogo pani ma pretensje? Znaczy, nie, ja myślę, pani profesor, bo tak rozumiem. Myślę, że jakby, kto ma to prawo stworzyć? No właśnie, bo nie ma tej Janki, kto ma lobbować? A to nie jest tak, która wytłumaczy. Państwu wymieniłam całą listę. Janka Baluch się tam pojawiła, ale Dobrochna Bujcik, zdaje się, że też nie żyje, Zofia Ostrichańska nie żyje, Anna Walczak ciągle żyje, Beata Czarnecka ma się jak najlepiej. Andrzej Murzyn. Nasko pozdrawiamy, bo wiesz, że słuchasz nas dzisiaj. Sędzia Agnieszka Ręka zdaje się, że cały czas jest aktywna, chociaż nie rozumie w Komisji do Spraw Pedofilii, która jest niezgodna z konstytucją i nie powinna funkcjonować i zwłaszcza sędziowie nie powinni tam zasiadać, ponieważ nie można kogoś, kto jest nieskazany, wpisywać na listę skazanych przestępców, nawet jeśli mamy na to ochotę, więc tego nie rozumiem, ale jest to niewątpliwie osoba, która ma ogromne doświadczenie w sprawach mediacji, więc myślę, że sporo ludzi ma, natomiast żeby się to zmieniło, to musi pójść w kierunku woli takiej, aby zrozumieć, że prawo karne jest subsydiarne. Czyli że jest na końcu, a nie na początku. I że operowanie prawem karnym, tak jak robimy to teraz, nie będziemy mówić, że to nie służy dobrej jakości życia, to niczego to nie załatwi. To musi być argument, który pokazuje, że to się opłaca, że się nie opłaca skazywanie ludzi na więzienie bezmyślne, a że się bardziej opłaca rządzącym politycznie promowanie mediacji. I szczerze mówiąc, to jest zadanie dla państwa. Zrozumienie, że to jest bardzo poważny problem polityczny i że tutaj trzeba mieć argumenty polityczne. I my mamy dość dobre doświadczenie w tym zakresie. Znowu Beata pewnie będzie wiedziała lepiej, w jaki sposób, jak to rozwiązywało problemy, jeżeli chodzi o nieletnich. A poza tym, no, skoro się powołujecie państwo na Janinę Baluch, to ona była, przepraszam, ale nazwę to teraz tak ciepło, upierdliwa. Jej się nie dało wyrzucić. To jest dobre i złe. Bo nie może być tak, że rozwiązania się przyjmuje po to, żeby mieć ją z głowy. Te rozwiązania musi się przyjmować również po to, że się rozumie znaczenie tych rozwiązań. No ale to jest praca, którą trzeba wykonać. Obecnie prowadzę mediację karną, jeden pokrzywdzony, trzech sprawców, każdy w areszcie. Razem to 15 godzin pracy minimum. Promuje mediację, no właśnie.
to no. 15 godzin minimum, no właśnie. Tak. Ale ja sobie żeby było więcej pieniędzy. W końcu macie, wiecie Państwo, ja jestem za tym, żeby zamiast na tego Pegasusa, który niszczy nam fundamenty państwa prawa, wydać te pieniądze właśnie na medytację. Naprawdę pani profesor, dzisiejszy news o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości jest być może takim jakby otwarciem drzwi do rewizji audytów, co się działo, czy co może się dziać z tymi pieniędzmi, bo wydaje mi się, że na zapobieganie przestępczości, gdzie mediacja jest często pewną formą rozwiązania konfliktu, zanim on wyeskaluje i dojdzie do jakichś zachowań przemocowych, myślę chociażby o przemocy domowej, to jest sytuacja, w której my zdobywamy środki jako organizacje pozarządowe, jakby to argumentując w ten sposób, że dobrze rozwiązane konflikty to mniejsze ryzyko tego, że za chwilę on ją albo ona jego pobije w domu, na przykład, czy tym bardziej dzieci. I na to mamy też różne jakieś tam empiryczne doniesienia. Natomiast ja sobie myślę, pani profesor, że te banany w Polsce, to one chyba nie będą rosły. Jak patrzę sobie, że 341 spraw nieletnich było w mediacji w 2020 roku, to jest w ogóle jakaś symboliczna kropla, nie? Drama. Ale nikt nie zrozumie, mogło być 13, a jest 340. Czyli, no tak. Czyli po pierwsze jest i trzeba zobaczyć, gdzie. Czy to jest znowu fenomen sędzi rękas, czy to jednakże jest, czy to są sędziowie, którzy są przygotowani? Myśmy tych sędziów szkolili 20 lat temu. No to pokolenie się zmieniło. Nie wiem, ilu z tych sędziów, których żeśmy wyszkolili, jeszcze w ogóle jest w zawodzie. Więc prawdopodobnie trzeba to cały czas powtarzać. I prawdopodobnie trzeba zadbać o to, żeby była na to kasa. Ja już tych, po 2007 roku chyba to wszystko zaczęło siadać, znowu Beata będzie wiedziała więcej. Ale to jest kwestia tego, żeby sobie uświadomić, że to nie jest działanie takie dobrotliwe na marginesie, tylko że to powinien być punkt pierwszy, że wymiar sprawiedliwości ma służyć temu, żeby obniżyć koszty wykonywania kar, a przeznaczyć fundusze na wynagrodzenie szkód. I myśmy do tego doprowadzili. Myśmy naprawdę do tego doprowadzili. Tutaj powinnam pewnie jeszcze wstawić Litkę Mazowiecką, która jako prokuratorka w Ministerstwie Sprawiedliwości zrobiła bardzo dużo na rzecz pokazywania interesów pokrzywdzonych. Ją mniej interesowało mediacja ze względu na dobro skazanych, ale mediacja ze względu na pokrzywdzonych to jest coś, co było i dalej jest najprawdopodobniej w jej gestii zajmuje się Bieńkowska, pani profesor. To jest kolejna osoba, czy Lech Falandysz, czyli osoby, które się zajmowały wiktymologią, również, no nie chcę tworzyć, do jakiego stopnia promowały mediację, ale tutaj jest pytanie, Beata, przepraszam cię, jako informator podstawowy jesteś tutaj wzywana, ale to są rzeczy, których się nie załatwi tylko na seminariach. Znaczy to trzeba naprawdę przekonać polityków, że to jest ważne po to, żeby mieli sukces polityczny. Chcecie być wybrani znowu do Sejmu? Musicie zadbać o mediację, bo to poprawia jakość życia. Czyli trzeba argumenty, które stoją po stronie osób pokrzywdzonych bądź poszkodowanych, w zależności od tego, w jakim procesie jesteśmy, proszę zauważyć, że również mediacja jest u nas możliwa w prawie administracyjnym, czyli Polska ma całe spektrum tego, co w wielu krajach nie ma, natomiast jest to na tak niewielkim poziomie, bo politycy nie wiedzą o tym i nie są zainteresowani. Żeby byli zainteresowani, to w takim razie trzeba pokazać, że im się to opłaca. Czyli tak. Tak, no to znaczy rzeczywiście musielibyśmy przełożyć, znaczy pokazać, jak to się może przełożyć na głosy. Natomiast ja mam, ostatnio była taka sytuacja, w której minister Romanowski, już na szczęście nie wiceminister, zaproponował, żeby to mediatorzy policzyli, jaką korzyść ekonomiczną dla wymiaru sprawiedliwości daje wysyłanie spraw do mediacji. Tu pani sędzia Olimpia Małuszek pisze o tym, że to jest... Nawet gdybyśmy dołożyli do tej mediacji, to i tak będziemy in plus,
jeśli chodzi o takie obciążenie finansowe, chociażby wymiaru sprawiedliwości, sądów, tej obsługi, korespondencji, i tutaj piszę o milionach, nie? Więc to jest, mam wrażenie, ja powiem szczerze, mam dużą nadzieję teraz po tym 15 października, że minister sprawiedliwości będzie bardziej otwarty na dialog z praktykami i też posłucha być może funkcjonowania tego i doprowadzi to do jakichś legislacyjnych zmian, które będą miały ręce i nogi, bo jednak ostatnie lata... A po co? Przecież macie państwo prawo. Trzeba tylko zadbać o to, żeby poszedł sygnał, kierujemy sprawę do mediacji. Sprawdźcie, czy macie dobrych mediatorów, czy jest rzeczywiście wystarczająca ilość mediatorów w kraju, która może to obsłużyć. A to jest druga rzecz. Nie proście, nie należy prosić, należy proponować i pokazywać, jak się to opłaca. Nie mówić o sobie, nie mówić nawet o pokrzywdzonych. Mówić o ludzi, którzy muszą zobaczyć w tym swój interes. Czyli pani czyli dla pani nie ma potrzeby zmiany przepisów? Ja jestem zawsze za tym, żeby przepisów nie zmienić. To znaczy, trzeba wyrzucić to, ten cały szlam, który został wpuszczony do kodeksu. Inaczej, jest miły taki pan profesor w Krakowie, którego bardzo lubię, Mikołaj ma na imię, zapomniałam oczywiście nazwiska. Gdzieś Małecki. No nie chciałabym go źle mówić. Jest genialny. I wydał książkę, którą pozwoliłam sobie przeczytać i się z nim całkowicie zgadzam, bo mam też takie podejrzenie. Kodeks karny nie wszedł w życie. Więc ten kodeks karny, który wprowadził Ziobro, jest nieobowiązujący. Trzeba oczywiście to oficjalnie stwierdzić. W kodeksie postępowania karnego wprowadzono całą masę rzeczy niedopuszczalnych, które trzeba wyrzucić, ponieważ nie może być tak, że to prokurator znowu rządzi wymiarem sprawiedliwości. Ja sobie życzę jednakże niezawisłych, niezależnych, mądrych sędziów i im to trzeba oddać do roboty. Więc w tym sensie trzeba zmienić prawo. A poza tym, wie pani, jak pani ktoś proponuje zmianę prawa, to jest tak, jak proponuje pani powołanie komisji. Jak się proponuje powołanie komisji, to znaczy, żeby odłożyć sprawę dachta, się nią nie zajmować. Prawo trzeba stosować. Naprawdę. Pani profesor, a zawód mediatora po tych 20 kilku latach wymaga ustawy oddzielnej, czy to się da zmieścić w każdym kodeksie oddzielnie, według pani? A to nie wiem. To państwo lepiej wiecie. Mnie się wydaje tak, czym się kierujecie? Czy chcecie zamknąć ten zawód? Czy chcecie zamknąć tak, jak... Bo dzisiaj te przepisy są tak z każdej strony trochę się wykluczające. I znowu, to nie ma być państwa interes. Decyzja o tym, jak ma wyglądać zawód mediatorki, mediatora, język jest też ważny, ja chcę mieć z mediatorkami do czynienia, bez burek językowych, to ma mi dać gwarancję, że jak ja przystąpię do tej mediacji, to ta osoba będzie ją sprawnie prowadziła, a nie tak, jak ja bym prowadziła tą mediację i ten tak zwany, ale ja przynajmniej się nie nazywałam mediatorką. A facet, który był mniej więcej mojego pokroju w rozwiązywaniu problemów w Mołdawii, był mediatorem, więc nie wiem, państwo musicie zdecydować, czy na dzień dzisiejszy potrzeba czegoś i kto to będzie robił i jak się to będzie wiązać z kasą i jak się to będzie wiązać z przywilejami. Więc to są rzeczy, na pewno trzeba zadbać o to, żeby osoba mediująca, mediatorka, mediator, nie byli narażeni na konieczność ujawniania szczegółów mediacji, które mogą zaważyć na zakwestionowaniu ich kompetencji i niezawisłości. To wymaga od mediatorów przed przystąpieniem do mediacji zaznaczenia, że jeżeli w trakcie mediacji wyjdą fakty, które wskazują na to, że wypełniają bodajże artykuł 240 kodeksu karnego, czyli te czyny, które są obowiązkowo, wymagają zgłoszenia, bo w przeciwnym razie popełniamy przestępstwo, to państwo musicie to zgłosić, czyli to trzeba zgłosić. Natomiast wszystkie inne zachowania, włącznie z kradzieżą i trzaśnięciem w twarz, nie. Można nazwać, że to jest zachowanie niewłaściwe, ale nie możecie być na okoliczność tych czynów przesłuchiwani. Czyli my żeśmy uczyli mediatorki i mediatorów bardzo prostej frazy, nie pamiętam. Nie pamiętam, a notatki, które się robi z mediacji, porwać, zjeść, nie ma. Tak, trzeba powiedzieć, bo jedna moja znajoma mediatorka miała wjazd funkcjonariuszy w kominiarkach na dom, na chatę, gdzie szukali notatek z mediacji, bo prokurator zażyczył sobie takiej informacji, co tam się działo. Ale ja właśnie tak trochę o mediacji karnej, bo mi się zdarza czasem prowadzić
mediacje karne już coraz rzadziej, ale ostatnio miałem dwóch sprawców, którzy pobili czterech obcokrajowców o innym kolorze skóry na tle rasowym i wszyscy się oglądali na to. To znaczy, bo wie pan, to tak jest. My jesteśmy rano biali, na słońcu czerwoni, z zimna się robimy zieloni, jak się przestraszymy, to się robimy niebiescy, a jak umieramy, to robimy się szarzy. Podczas gdy osoby, które mają kolor skóry czarny, właściwie mają czarny na zimie, w czasie słońca, to o jakim kolorze skóry pan mówił? Nie, myślę dokładnie o obywatelach Indii, natomiast... To po prostu poszło o to, że zostali nazwani ciapatymi i doszło do bójki, a że byli wszyscy po alkoholu, no to tylko, że chodzi mi o taką sytuację, że oni się ugadzają, natomiast wszyscy łącznie z pełnomocnikami mówią tylko, czy prokurator to klepnie. I to, co pani mówiła o tym, że to prokurator trzyma de facto joystick i on steruje pewnymi rzeczami, on może się nie zgodzić na tę ugodę albo nie i on może w procesie potem jeszcze przy tym kręcić. To sędzia decyduje. Tak, tylko to jest taka sytuacja, w której jeżeli on stwierdzi, tak przynajmniej pełnomocnik mówi, nie, że jeżeli on stwierdzi jako prokurator, że to, na co strony się umówiły, jest za małe, że oni powinni dostać jakąś karę w zawieszeniu na przykład, a nie iść na jakieś warunkowe umorzenie. To żąda, to niech sobie prokurator tego żąda, ale ich ugoda nie jest wyrokiem. Wyroki w Polsce, czego prezydent nie wie, więc dlaczego mają wiedzieć ludzie, którzy przyjechali do Polski. Wyroki wydaje sąd. Sąd. Znowu, nie wiem, jak dalece zmiany w PKP, w KPK weszły, w PKP również. I być może, znaczy jeżeli już jesteśmy na etapie, że to prokurator wydaje wyroki, to Lem, Mrożek i Gombrowicz zacierają dłonie przed następną sztuką. Nie, ale to co? Niech on sobie mówi, co chce. Czyli to jest ktoś, kto unika, kto nie rozumie istoty. My się umawiamy, ale my nie obiecujemy nikomu, że to, na co się umówimy, będzie się pokrywało z wyrokiem. My się tylko umawiamy co do tego, że to, na co my się umawiamy, nas zobowiązuje. Bez względu na to, jaki będzie wyrok, dawałam państwu przykład. Wyrok zapadł inny, wyższy, ale 100 tysięcy każdy dostał. W sądzie by tych 100 tysięcy nie dostał i żaden sąd nie miałby kompetencji, żeby orzec karę w postaci dodatkowych 2 lat jeżdżenia po sądach. Chyba, że się mylę, ale wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, tak określonej. To by można było w ostateczności nawet doprowadzić, prawda, w ramach prac na cele społeczne. Ale nie mamy takiej kultury. Może szkoda, ale nie mamy. A mediacja daje właśnie to, że to, co jest od czapy, nie do pomyślenia, wymyślone, wynikające z potrzeb ludzi, żaden sąd nie będzie słuchał, co ja czułam, jak mnie to bolało, ile ja przez to przeżywałam, bo sąd nie jest elementem psychoterapii, mediacja też nie, ale ma miejsce tam, żeby opowiedzieć, co się mi przydarzyło. I to jest też to miejsce, gdzie ten młody człowiek, który ukradł ten rower temu Wietnamczykowi, wreszcie zrozumiał, na czym rzecz polega. Że to nie było po prostu heca, że komuś, kto tutaj przyjechał do jego kraju i zajmuje mu miejsce, on pokaże, gdzie jest jego miejsce. Tylko, że skrzywdził człowieka. W sądzie nie ma miejsca na tego typu proces. To jest proces, który się może zdarzyć w mediacji. Sądy nie po to były stworzone. Ja się oczywiście mogę mylić. Znaczy, dla mnie w pani wypowiedzi jakby mocno przebija się ten wątek dostrzeżenia pokrzywdzonego i też tych jego potrzeb, bo ja trochę obserwując te mediacje karne, to trochę mam takie wrażenie, że wielu sprawców, czy to oskarżonych, czy podejrzanych, z pomocą pełnomocników próbuje się śliznąć. To znaczy nawet takie hasło, ja muszę odbić mojego klienta jakby w tej sprawie, nie? I to jest oczywiście taka sytuacja. To znaczy, no muszę doprowadzić do umorzenia albo na niską szkodliwość społeczną doprowadzić do takiej sytuacji i chodzi o to, żeby go wyjąć z tej sprawy, czyli żeby na przykład nie dostał żadnego wyroku, bo on na przykład jego udział w tej bójce nie był taki jak tego drugiego sprawcy oskarżonego i to jest sytuacja, w której muszę go odbić w znaczeniu, żeby był niekarany w tym procesie, nie? I to jest, mam wrażenie, takie instrumentalne wykorzystanie też mediacji. To strasznie boli, że ona jest kradziona przez
policja, ta sytuacja między stronami jest ukradziona przez policję, prokuratora, sąd, pełnomocników, a te strony, które są pokrzywdzonym i sprawcą, nie zawsze mają w ogóle jakąś taką przestrzeń do tego, żeby pogadać głębiej, tak jak pani profesor mówi, niż tylko o tym, ile. Moja najkrótsza mediacja karna, to jest taka, pełnomocnik pyta, ile. Pokrzywdzony mówi 7 tysięcy. Dobra. Koniec. Nie? Załatwione. Nie ma nic więcej w tej rozmowie. To jest i piszemy ugodę. Ale czy to nie jest tak, że pominęliście państwo. Bo jak ja uczyłam o mediacji, to jednakże pierwszy etap to nie jest ile, to jest ostatni etap. Pani profesor, dokładnie mówimy z Januszem o tym samym. My też tak widzimy mediację, tylko te przepisy, ta sytuacja prawna, te warunki powodują, że bywa, że postępowanie karne prowadzone szczególnie w wsparciu pełnomocników wprowadza się, jak rozumiem, to chciałaś Janusz powiedzieć, do odbycia kilkuminutowego spotkania polegającego na negocjacji z prawie że z pominięciem mediatora, na wygłoszeniu stanowiska, że możliwe jest zadośćuczynienie finansowe i pada pytanie o kwotę. Jeżeli spotyka się ona z akceptacją, to następuje przyklepanie, jak rozumiem. Ale to, co pani mówi, to, co Janusz wcześniej mówił i to, co też próbowałam powiedzieć, to nam zdecydowanie bliższe jest podejście do sprawiedliwości naprawczej w postępowaniu karnym, żeby ona miała te skutki społeczne, o których my tu właśnie wszyscy rozmawiamy. Ale żeby to się mogło wydarzyć, to ustawodawca musi ją rozumieć, ponieważ w tej ugodzie, o której pani mecenas, pani profesor wspominała, że taka była, my też mamy takie, jak ja to mówię, piękne kwiatki, ale bez tych pięknych kwiatków tej ugody by nie było. Ale wymiar sprawiedliwości nam te kwiatki pomija. I czasami mam takie feedback od klientów, którzy mówią: ja wiem, że pani mówiła, że sędzi to się może nie spodobać, albo że sędzia to pominie, ale dla mnie to było najważniejsze w tej umowie między nami, że on mi to powie, albo on to napisze do mojej matki. Taką kiedyś miałam mediację, gdzie pewien pan skrzywdził pewną panią, ale ta krzywda wylała się na całą rodzinę. I w ramach współpracy, w ramach mediacji, takim elementem pojednania było to, że to, co ustalili w postaci listu, trafi do różnych członków rodziny, na co wszyscy oni się w mediacji zgodzili. No ale w postępowaniu karnym, w samym wymiarze kary i we wszystkim, bo oczywiście potem sąd bierze pod uwagę warunki ugody, ale nie jest z nią związany, jak mówi przepis, no zostało to totalnie pominięte. I taki feedback był od klienta, że to szkoda, nie? Że wymiar sprawiedliwości mnie jako obywatela nie bierze pod uwagę, bo przecież ja się ugodziłem z tą drugą stroną na te warunki, które są dla mnie ważniejsze od tego, czy sąd go jednak ukaże ostatecznie kodeksowo, czy go nie ukaże. I chyba o tym mówimy tutaj. Pani profesor, też kończąc ten artykuł o tych bananach, na końcu pamiętam ten artykuł, pisze w nim właśnie, co jest dla wymiaru sprawiedliwości ważne. Czy to są dalej te cyferki, te krzyżyki, ta możliwość załatwienia sprawy w rok, ta statystyka, o której pani profesor pisze. I mam takie poczucie, pani profesor, jeżeli jest błędne, to proszę poprawić, że to się chyba nie zmieniło nic. Od wtedy, kiedy pani pisała ten artykuł, do dzisiaj. Teraz jest chyba dużo gorzej, to znaczy, kiedy pisałam ten artykuł, już nie pamiętam, ale to mniej więcej było w czasie, kiedy mój kolega z Lund, pan sędzia, który w związku z tym, że to jest mały sąd, ma najróżniejsze sprawy, którego zresztą też poznałam, dziękuję między Beacie, dzięki Beacie Czarneckiej, ale on miał miesięcznie nie więcej spraw niż 30, w czasie, kiedy sędziowie w Polsce mieli nie mniej niż 300, więc to jest pierwsza rzecz. On miał dwie asystentki i takie zdanie, które on mówił, że jak jest sprawa karna, to jemu się w głowie nie mieści, że on mógłby sądzić bez pójścia i sprawdzenia, gdzie się to zdarzyło. Ja mu mówię, naszym sędziom się to też w głowie nie mieści, żeby pójść i sprawdzić, gdzie się to zdarzyło. Bo to nie jest tak, że sędziowie są gorsi, gorzej przygotowani, tylko nie wiem, czy mają rzeczywiście czas i warunki na to, żeby pójść. I on na te 30 spraw miesięcznie
uważał, że to jest dużo i znów myślę sobie, że to jest dużo, bo on podkreślał, że jego głównym zadaniem przy orzekaniu jest myśleć. On musi myśleć, on się musi zastanawiać i że to kosztuje, on musi rozważać i on musi wyważyć. To jest człowiek, który do zawodu sędziowskiego przygotowuje się 16 lat. Taki sędzia jeździ po różnych sądach w Szwecji i po prostu uczestniczy, co sprawia, że w efekcie nie jest ważne, gdzie on orzeka, bo oni orzekają bardzo podobnie. Z tego względu właśnie, że ta mieszanka i to przechodzenie z jednego sądu do drugiego odbywa się dosyć regularnie. Myślę, że teraz jest dużo gorzej, bo jesteśmy w kraju, w którym wymiar sprawiedliwości jest trochę zaminowany. No i wybucha. Jesteśmy w kraju, w którym zniszczono fundamenty państwa prawa. Jesteśmy w kraju, w którym prezydent szkodzi i nie chroni konstytucji, a ją łamie. Ale z drugiej strony to jest niesamowite wyzwanie, żeby być bardziej odpowiedzialnym. Ja naprawdę nie rozumiem swoich kolegów, którzy poszli do Sądu Najwyższego, ale myślę sobie, że to zróżnicowanie, ten teoretyczny chaos pokazuje też drogę, którą trzeba pójść, jeśli się ta łódź ma nie zatopić. A w tej drodze raczej jest też miejsce właśnie na to, żeby uwzględniać potrzeby pokrzywdzonego. I chce pani powiedzieć, no to co z tego, że on dostał taki sam wyrok? I co z tego, że on nie dostał mniejszego? Ja wprawdzie proponowałam sędziom, bo jak byłam w więzieniu i pytałam, wszyscy byli oczywiście ofiarami i mieli za wysokie kary. Ja się pytałam, panowie, to ile wy byście sobie dali? To, co mnie po prostu poraziło, to była ta informacja, jeden tylko sobie by dał pół roku mniej, a inni mówili o miesiącach. Ja tym sędziom nawet mówiłam, co państwu szkodzi zapytać? Jeżeli ta różnica jest kilku miesięcy, to co państwu szkodzi dać ten wyrok taki, jak oni chcą? Człowiek, który odbywa karę z poczuciem, że odbywa ją zasadnie, jest innym człowiekiem niż człowiek, który ma poczucie, że jest skrzywdzony. Natomiast prawdopodobnie trzeba temu panu było wytłumaczyć, że to nie jest tak, że on dostał tą karę, bo on przez to, że on zawarł tą ugodę, właśnie przez to ma na wstępie dużo większą szansę na warunkowe przedterminowe zwolnienie niż nie. W uczciwym systemie. Ja nie wiem, czy nasz system jest uczciwy. Ja nie wiem, czy się zwalnia za to, że ktoś współpracuje z administracją, czy za to, że coś robi. Ale jeżeli ten system jest uczciwy, to ta mediacja zawarta przed wyrokiem, nawet jeśli nie wpłynęła na wyrok, wpływa na wyrok, bo może dać krótszą karę. Ten człowiek musi też to wiedzieć. A poza tym mediacja w Polsce nie służy oskarżonemu, służy zaspokojeniu potrzeb pokrzywdzonemu. Więc jeżeli on napisał ten list i naprawdę zrozumiał, że postąpił źle, to może w ten sposób ochronił się przed kolejnym wyrokiem, który go posadzi w więzieniu. Pani profesor, ten przykład, który podawałam, bardziej dotyczył tej osoby, która była poszkodowana. Ta poszkodowana była zaskoczona, że wymiar sprawiedliwości w żaden sposób wyroku nie ujął choć części tej ugody, które dla tej poszkodowanej, kiedy sędzia by, ja to nazywam tak roboczo w moim języku mediacyjnym, moralny wyrok, tak? Taki między nimi niekodeksowe zawarcie porozumienia, to nie ma odniesienia do przepisów, kiedy sędzia nadałby moc, kiedy wybrzmiałoby to na sali sądowej, jakkolwiek. Nie wiem, czy jest taka elastyczność, taka możliwość, ale to pokazuje... Przepraszam, nie załatwi pani tego przepisami. To trzeba załatwić. Jasne, ale to też to do czego chciałam dokończyć. To jest ważne. To pokazuje właśnie, że sędzia, nawet jeżeli nie ma możliwości zawrzeć czegoś w wyroku, to fajnie, żeby w majestacie sądu to wybrzmiało dodatkowo, bo to pokazuje tym stronom, jaką ważną sprawę zrobili dla siebie nawzajem, tak? Czyli odstąpienie od tego odwetu i tego szarpania się w sądzie i załatwienie sprawy poprzez tą rozmowę i wyjaśnienie i zawarcie porozumienia, ale pominięcie tego potem w jakkolwiek, tak jak pani profesor to mówi, no nie wszystko się da, ale ona miała takie, ta kobieta, takie poczucie, no nawet o tym nie wspomniano na tej sali sądowej. No dobra, i to pokazuje, jak ważna jest rozmowa pomiędzy państwem i sądami. Bo myślę sobie, że ten konkretny sędzia, bądź
ta konkretna sędzia, ten sędź i ta sędzia, być może nie był świadomy bądź świadoma tego, jakie to ma znaczenie. Być może to była piąta sprawa tego dnia i miała powyżej dziurek w nosie wszystkiego, ale myślę sobie, że jeżeli ludzie się na to uwrażliwi i to się zmienia, bo przyznam szczerze, że jak pracowałam u Rzecznika Praw Obywatelskich, to zrobiliśmy takie badania pokazujące, czego ludzie w sądzie chcą. Trzy rzeczy, których ludzie w sądzie chcą. No proszę, niech mi Państwo powiedzą. I to są konkrety. Czego mogą chcieć ludzie w sądzie? Zrozumienia? Etam, to nie jest konkret. To nie jest konkret. Janusz, pomóż. Ja myślę sobie, że ludzie chcą wiedzieć, znaczy chcą rozumieć, co sąd do nich mówi. To jest jedna rzecz. Pierwsza rzecz, Wysoki Sądzie, ludzie chcą krzesła. Chcą usiąść. Chcą szklanki wody. Są zdenerwowani i zaskają w butach. Trzecia rzecz, chcą rozumieć, co się tam dzieje. I teraz pytanie, ja jestem po aplikacji sędziowskiej. Mieliśmy fantastyczną aplikację sędziowską. Naprawdę miałam poczucie, że wreszcie to całe prawo, sprawiedliwości, nikt nie chce w sądzie sprawiedliwości, to za duże wymaganie. Ludzie chcą w sądzie usłyszeć, co się stało, gdzie się mają zwrócić, co tu się dzieje i ten szacunek ma polegać tylko na tym, żeby przy mojej okazji sąd nie budował sobie powagi. Sąd ma mieć powagę sam z siebie, bądź sama z siebie, prawda? To jest coś, krzesło, ja mam usiąść, bo ja się trzęsę. Ja nie muszę stać. Ja mam też mieć powiedziane, jak mam powyżej 18 lat, czy naprawdę muszę podawać swój wiek. Ja akurat z tym nie mam problemu. Bardzo lubię swoją starość i o niej mówić. Co denerwuje moją nauczycielkę, która mi wtedy mówi, a ty nie myślisz o tym, jak ja się czuję, kiedy wiadomo, że jestem od ciebie starsza. Przyznaję, nie myślę. Natomiast myślę sobie, że przez tę całą aplikację, która była naprawdę na bardzo dobrym poziomie, nie mieliśmy ani jednych zajęć na temat komunikacji. I myślę sobie, że teraz przez te wciury, co sądy dostały przez te lata, to jednak, że to jest coś, co nie do wszystkich i nie wszędzie. Niestety bywam w sądzie i niestety bywam naprawdę zgorszona postawą sędziów, ale to jest coś, co się pojawia, więc ta komunikacja, żeby nawet oni nie prosili o to, żeby im sąd wytłumaczył, oni chcieli na kartce, żeby wyjść z sądu z informacją, jaka jest decyzja, co oni mogą z tym zrobić, do kogo się zwrócić i jak go nazywać, żeby znów nie być besztanem za to, że do wysokiego sądu, który wcale nie był wysoki, wcale nie był męski, tylko był niską blondynką, że się zwrócili szanowna pani czy proszę pani, prawda? Także to są takie podstawowe rzeczy, których okazuje się ludzie w sądzie. Szklanka wody, krzesło, nawet jak już szklanki wody nie możemy zapewnić, to na pewno możemy zapewnić krzesło i jasną informację, co tu się dzieje i co oni mogą z tym zrobić. Czyli taka ludzka twarz wymiaru sprawiedliwości, nie chcą, tak? Nie chcą sprawiedliwości, ponieważ... Ludzka twarz wymiaru sprawiedliwości, krzesło, szklanka, będzie mi wygodnie, będę rozumiał, co do mnie ten sąd mówi. I to jest potrzebne dla bardzo prostej rzeczy. Nie lubimy być poniżani. W momencie, kiedy ja nie rozumiem, co się dzieje, w momencie, kiedy jestem zagubiona, tracę poczucie własnej wartości. Tego nie wolno robić. Bo wtedy bez względu na właśnie sprawiedliwość, to jest już gdzieś tam odległa sprawa. Podstawowe jest nie poniżać. Uważać na to, żeby nie poniżać tego człowieka. A każdy, proszę mi wierzyć, każdy, kto staje przed sądem, no chyba, że się w tym wyżywa, pewnie są ludzie, więc nie każdy, ale niemal każdy jest zdenerwowany. Dla niemal każdego jest to przeżycie. Jestem starą kobietą. Ilekroć muszę występować w sądzie, dokładnie wiem, o czym ci ludzie mówią. Myślę, że jak się poczyta raporty Fundacji Courtwatch Polska z Torunia, to tam też ten obraz sądownictwa i zachowania sędziów czy potrzeb stron bardzo mocno też wybija. Chcę zapytać panią Fenton, nie pomyślała pani o szklance wody, bo jej nie potrzebowała? Czy nie pomyślała pani o szklance wody, bo pani nie przyszło do głowy, że może ją pani dostać? No tak, to jest ważne. Nie są ludzie, którym się nie chce pić. I są sądy, teraz byłam w sądzie, gdzie byłam z butelką wody,
proszę bardzo, mamy już wodę z dystrybutorem w sądu. U mnie w cywilnym wszyscy mogą siedzieć. Tym bardziej, że nagrywamy, ale karne to ciągle teatr z XIX wieku. Bardzo dziękuję. Tak, więc ja byłam w sądzie, gdzie mogłam mieć butelkę wody i piłam z tej butelki wody i sąd też pił z butelki wody. To jest strasznie potrzebne, bo no są mocarze, jak tutaj pani, która uczestniczy, ale no właśnie pani, ale miałam butelkę wody w torebce, nie przyszło mi do głowy. No dobra, to pani jest mocna, ale my należymy do słabych osób, którym jednak zasycha w gardle. Dobra. Właściwie pani profesor, mówi pani o tej szklance, o tym krześle. I tak sobie myślę, że to też taka puenta, bo puentujemy coraz, tutaj już mamy godzinę 20, więc tak nam szybko to spotkanie poleciało i tak sobie myślę, że no właśnie, w mediacji są wygodne krzesła, jest atmosfera, która sprzyja rozmowie. Myślę, że łatwiej jest poprosić, kiedy wszyscy siedzimy przy jednym stole o to, że komuś potrzeba jest wody albo zauważyć ten fakt, że jest taka potrzeba. No więc można powiedzieć, że zapraszamy tej mediacji, ale pani profesor, mamy taki zwyczaj, że kończymy nasze spotkanie odezwą, czymś, co jest przesłaniem do mediatorów czy mediatorek. Chciałaby pani coś takiego pozostawić? Tak, życzę państwu wygłosić. Chciałabym, żeby było więcej mediacji w Polsce, ale to wymaga tego, żebyście się wzięli do roboty i pokazując rządzącym, że to w ich interesie, sprawić, by potraktowali to jako własny interes i bardziej to promowali. I by zrozumieli, że władza, która oferuje wysokie, surowe kary, innymi słowy mówi, nie gwarantuje wam bezpieczeństwa, do niczego się nie nadaje, nie potrafię rządzić. Przekazanie tego rządzącym i rządzonym, bo my też jesteśmy społeczeństwem, które dostaje tylko szansę na poczucie zemsty. I dlatego jak patrzę na młodą dziewczynę, która czyli zapadł wyrok 7 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia wolności, to jest strasznie duży wyrok. Za poważny czyn, ale strasznie duży wyrok. I jednocześnie słyszę, że dziewczynka będzie długi czas w terapii, jest w okropnym stanie. Czyli moje pytanie jest, cośmy dla niej zrobili? Cośmy zrobili dla tej dziewczyny? Cośmy zrobili dla tej społeczności, gdzie doszło do takich zachowań? Prawda? Czyli, że to jest po prostu działanie, które mediacja ogranicza ilość przestępstw, surowe kary zwiększają. Ale to nie jest robota dla polityków. To jest robota, którą politycy wykonają, jeśli mediatorzy ich przekonają. I mediatorzy. To z tą myślą i z tą zachętą idziemy działać. I tutaj już pojawiają się podziękowania, to jeszcze wyświetlę na koniec. Za wiele informacji, merytoryczny przekaz. Bardzo dziękujemy pani profesor. A propos takiego roku. Wszystkiego dobrego na cały rok, tak, i na te zmiany, na te sytuacje. Jest trochę do sprzątania, ale jest tam też być może miejsce dla mediacji. Płyną podziękowania, to pani być może, jeśli pani, bo ja nie pamiętam, czy pani jest facebookowa, to pani będzie mogła sobie zerknąć na te rzeczy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy oglądali i do zobaczenia w kolejnym miesiącu. Powiem tylko tak tajemniczo, że gościni z przyszłego miesiąca już była na tym spotkaniu i zabierała głos, więc będzie można ją posłuchać na żywo, tak jak panią profesor. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.